No i pojechał. Ale bardzo dobrze, że przyjechała. Uświadomiła mi jedną ważną rzecz. Muszę się wziąć za siebie. A więc w moim życiu potrzebne są zmiany. Tylko od czego zacząć? Mamy nowy rok, więc trzeba dać sobie jakieś postanowienia. Takie, które najlepiej da się zrealizować. A więc punkt pierwszy. Tak więc punkt pierwszy. Regularne ćwiczenia. Kiedyś jeszcze jak trenowałem siatkówkę, nie było dla mnie problemu, żeby zabrać się za trening. Bardzo to lubiłem. Ruch fizyczny. Czy potem jak zacząłem studiować na AWF-ie, to po prostu sprawiało mi to przyjemność. Ale teraz, gdy zacząłem pracę przed komputerem i stało się to bardziej uciążliwe niż przyjemne, no to niestety duża część tego, co kiedyś wytrenowałem, po prostu już przestała istnieć. Potrzebuję tego, bo mam świadomość, że takie ćwiczenia regularne, ruch fizyczny, to jest fajna rzecz po prostu. Lepiej się czuję, mam więcej energii. Nawet gdy jestem zmęczony, to po prostu łatwiej mi pójść spać. I jest wiele, wiele innych czynników, dla których ruch fizyczny jest bardzo dobry. Więc ja nie muszę się do tego przekonywać, po prostu chodzi o organizację czasu i o to, żebym znalazł troszkę chwil, żeby po prostu poćwiczyć i zabrać się za siebie fizycznie. Drugi punkt to daily vlog. Nie wiem, czy to jest realne do wykonania, ponieważ naprawdę ilość godzin poświęconej pracy i jeszcze dodatkowo, jeśli będę poświęcał na inne czynności, typu właśnie ćwiczenia, czy zwykłe domowe czynności, jak gotowanie, sprzątanie i tak dalej. Nie wiem, czy będę miał wystarczająco czasu, żeby codziennie montować filmy, nawet vlogowe, gdzie powiedzmy nie jest to aż tak czasochłonne. Ale jest to duże wyzwanie, więc mam nadzieję, że mi się uda. I ostatnią rzeczą jest czytanie książek. Może się dla Was wydać to trochę dziwne postanowienie, ale zaniedbałem mocno czytanie książek po skończeniu liceum, potem na studiach. To nie było moje częste zajęcie. Kiedyś bardzo lubiłem czytać książki. Pamiętam, że wciągałem się w historie, które były opowiadane. Lubiłem czytać książki takie samorozwojowe. Książki poszerzają horyzonty, więc regularne czytanie jednak powoduje, że jest się mądrzejszym człowiekiem. Do tego wzbogacam słownictwo. Jest mnóstwo zalet czytania książek, tak jak i zalet ruchu fizycznego. Dlaczego nie mam więcej postanowień? Albo te postanowienia są, powiedzmy sobie, nie aż tak skomplikowane? Czy dlatego, że nie miałem pomysłu? Raczej nie. Chodziło bardziej o to, żeby uprościć sobie cele, które mam, tak żeby ich realizacja była w jakikolwiek sposób możliwa. Poza tym
Szczerze mówiąc, dużo rzeczy, które w zeszłym roku sobie zakładałem, czy generalnie takie cele życiowe, które mam, już teraz są spełniane, więc nie ma sensu pisać ich ponownie, albo w ogóle pisać ich, skoro ich się przestrzega i jest to już rutyna, tak jak zdrowe odżywianie, czy dawanie z siebie 100% w pracy i w rodzinie. To są takie moje trzy postanowienia noworoczne. Co prawda jest już parę dni po nowym roku, dokładnie jest czwarty, ale każdy moment jest dobry, żeby zacząć. No to co? Zapraszam. Muszę przenieść parę plików, które już są skompresowane. Parę plików z tyłu się będzie kompresowało dopiero. Przerwa w robocie. Idziemy poćwiczyć. Zanim pierwsze zaliczone. Umyli mi okno. W końcu coś widać. A tu jeszcze liny. No i fajnie. Właśnie zjadłem pomidorówkę. Spłuciłem się bardziej niż na siłowni przed chwilą. Ja już nie portałem na skanę. Ja nie kartkonę. Muszę przywyknąć znowu do trzymania kamery i mówienia do kamery. Teraz idziemy na mecz reprezentacji Kataru. Jestem już na hali. No dzisiaj statystyków jest troszkę mniej, to znaczy w sumie jestem tylko ja i statystyk kolega. To już taki dzień. No generalnie w tym dniu nie ma zwykłych meczy ligowych, jest tylko właśnie ten mecz. Mecz towarzyski kadry A i kadry B. Nie mieli żadnych treningów razem. Nawet nie wiadomo, kto jest ich trenerami w tym momencie. Także no, będzie ciekawie. Ale jestem tutaj dlatego, że jest kilku naszych zawodników. Kilku, nawet sporo. Mamy Miłosza, z tyłu białej koszulce Marko. Tam jest były zawodnik nasz Ilia, a tutaj z numerem 13. Z 13 jest Nikola, też nasz były zawodnik, wypożyczony. Ale jest jeszcze paru innych zawodników. A Osman, Magdi, Mahmud. Były zawodnik nasz Papi. O, i tutaj Bojan, ale Bojan dzisiaj nie gra. No cóż, będę ich kontrolował, obserwował, będę pisał statystyki, zobaczymy jak to wszystko wyjdzie, jak się sprawdza. No, także za pół godzinki zaczynamy. A to mój nowy gadżet. Dostałem na święta. Bardzo fajny, mały, poręczny, lekki. Trochę mam za dużą kamerę do niego, ale to z czasem może się wymieni. Okazało się, że było szybkie 3-0 dla kadry B. Kadra B wygrała z kadrą A.
a tam jeszcze się żegnają z prezesami, ze wszystkimi menedżerami, także ja się zbieram do hotelu. Subskrybuj i lajkuj po więcej. Om nom 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 nom. Koktajl. Trzeci punkt. Czytanie książki. Godzina zero. Długo zbliża się godzina zero, ale tak jak mówiłem, muszę poczytać. Dostałem nową lekturę na święta. Dziękuję, Krzysiu. Także zobaczymy.